Pierwsze informacje o kradzieży dotarły do Jaworskiej Komendy już w maju. W kolejnych dniach wpływały kolejne. Sprawcą była ta sama osoba. Z zapisu monitoringu wynikało, że młoda kobieta w okresie od maja do czerwca sukcesywnie dokonywała kradzieży artykułów spożywczych oraz kosmetyków. Za każdym razem chowała towar do torebki, następnie opuszczała sklep, nie płacąc za niego. Łączna suma strat to kwota 3000 zł. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zajmujący się tą sprawą ustali dane personalne sklepowej złodziejki. Okazała się nią 21-letnia mieszkanka Wałbrzycha, która między innymi za kradzieże właśnie przebywała w zakładzie karnym. 21-latka przyznała się do ogłoszonych jej zarzutów i złożyła stosowne wyjaśnienia. Kobiecie grozi 5 lat więzienia.